zaprasza na program. Łódź to największe polskie miasto, które w ogólnym mniemaniu nie leży nad żadną rzeką. Tymczasem Łódź rozwinęła się właśnie dlatego, że znajdowało się tu wiele rzeczek i strumieni o silnym nurcie. Gdzie one są? W 1825 roku minister stanu Królestwa Polskiego Stanisław Staszic pisał: Położenie miasta tego jest szczególniejsze z wielu względów. Znajduje się z całą swoją rozległą okolicą pod obszernym i wyniosłym wzgórzem, z którego niezliczone trzyszczą źródła. Najbardziej znaną łódzką rzeczką jest oczywiście Łódka. Zaczęto ją tak nazywać dopiero na początku XIX wieku, od nazwy małego wówczas miasteczka Łódź. Swoje źródła ma pod Giewontem, to znaczy przy skrzyżowaniu ulic Giewont i Brzezińskiej, skąd częściowo odkrytym i częściowo wyschniętym korytem kieruje się w stronę dołów. Tu zakręca pod pagórkiem, na którym ulokowano kompleks Akademii Sztuk Pięknych. Nieopodal, za kolejnym zakrętem, nad brzegami utworzono Park Ocalałych. Jest on poświęcony tym, którzy przeżyli getto Litzmannstadt oraz upamiętnia Polaków pomagających Żydom w czasie II wojny światowej. Z ławeczki na usypanym kopcu na okolice spogląda legendarny kurier Jan Karski. Poświęconą mu stałą wystawę można obejrzeć w Muzeum Miasta Łodzi. Wartość rekreacyjną Doliny Łódki docenili w końcu XIX wieku właściciele pobliskiego browaru, Anstatowie, zakładając pełen wszelkich atrakcji wspaniały Park Helenów. W dawnym browarze Anstatów wciąż produkuje się łódzkie piwo. Niegdyś obok browaru, w miejscu dzisiejszej ulicy Północnej, znajdował się staw na Łódce. Tuż obok swój kompleks fabryczny stworzyła rodzina Bidermanów. Do tej pory można podziwiać wspaniałe pozostałości fabryk oraz piękny pałac, służący obecnie Uniwersytetowi Łódzkiemu. W tym miejscu śladów Łódki już nie widać. Tylko po ukształtowaniu terenu możemy zorientować się, że jesteśmy w Dolinie Rzeki. Gdzie zatem ona jest? Stare miasto, czyli miasteczko Łodzia, od początku XV wieku przez kilka stuleci leżało na pagórku nad rzeczką, zwaną wówczas Starą Strugą. Przy grobli nad stawem stał młyn. Na początku XIX wieku Łódź stała się osadą fabryczną i przez następne 100 lat okolica się odmieniła. Młyn zniknął, zmieniła się zabudowa, zasypano staw, aż wreszcie mocno zanieczyszczoną Łódkę ukryto w kanale. Podczas niemieckiej okupacji część zabudowy wyburzono, a po wojnie powstał tu park staromiejski. Niedaleko stąd, na Placu Wolności, można zwiedzić owalny kanał, zwany dętką, który służył do przepłukiwania deszczówką innych kanałów. Oto kolejny zespół fabryczny ulokowany bezpośrednio nad Łódką. Imperium Izraela Poznańskiego, obecnie przekształcone w centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura. Długa fontanna przypomina o przebiegu Łódki pod ziemią. Obok fabryk stanął piękny pałac Poznańskiego, zwany Łódzkim Luwrem, dziś siedziba Muzeum Miasta Łodzi.
łódka pozostaje ukryta w podziemnym kanale aż do parku na Zdrowiu, gdzie wpada do niej bałutka. Następnie przepływa obok pięknego łódzkiego ogrodu botanicznego i kieruje się na Brus, gdzie mija zabytkową zajezdnię tramwajową linii podmiejskiej. I tak oto łódka opuszcza granice Łodzi, by w końcu ujść do Neru. Łódka jest najbardziej znaną rzeką Łodzi, ale niewątpliwie najważniejszy w jej historii jest jasień. To jego silny nurt używany był przez wieki do napędzania licznych młynów, a następnie został wykorzystany do poruszania maszyn oraz obróbki tkanin w powstających przy nim wielkich zakładach fabrycznych. W widzewskiej manufakturze Kunicera, fabrykach Wendisza i Kopisza, a następnie Scheiblera i Gromana oraz Gajera. Niestety wielki łódzki przemysł wyeksploatował rzekę i niegdyś wartki strumień przemienił się w cuchnący ściek. Po upadku przemysłu jakość wody nieco się poprawiła. Wzdłuż jasienia powstały liczne stawy stanowiące ozdobę kilku parków. Za stawem w Parku Widzewskim przy ulicy Niciarnianej koryto znika pod przemysłowym kompleksem Wifamy, by pojawić się w parku nad jasieniem. Tu nad stawem, w miejscu starego młyna wójtowskiego, Karol Scheibler wybudował sobie folwark, a obecnie harcerze mają szkutnie. Płynąca przez działki struga to tylko cień dawnej świetności jasienia, z czasów, gdy jego wody napędzały koła młyna proboszczów łódzkich, czyli księżego młyna. Młyn już dawno nie istnieje, ale nazwa pozostała i stała się ważna dla Łodzi. Tu Scheibler stworzył obok swoich fabryk osiedle dla robotników. Małe miasteczko wraz ze szkołą, szpitalem oraz strażą pożarną. Wcześniej posiadał już fabrykę nieopodal, przy Wodnym Rynku, na skraju najstarszego łódzkiego parku, obecnego Parku Źródliska. Wówczas ten park zwano kwelą, od niemieckiego słowa oznaczającego źródło. Stąd płynął strumień zasilający wody jasienia. Obok, w miejscu innego młyna, zwanego Lamus, powstał kompleks należący do Gromanów. Obecnie znajduje się tu łódzka specjalna strefa ekonomiczna. Kolejny staw oraz młyn Kulom zniknęły w czasie powstania Imperium Scheiblera, a jasień ukryto w podziemnym kanale. I dopiero przy białej fabryce Gajera można doświadczyć walorów stawu w parku Reymonta. Jasień wydostaje się na powierzchnię dopiero przy ulicy Pięknej i dalej płynie w betonowym kanale burzowym. Niedaleko lotniska na Lublinku, po połączeniu się z kanałem Karolewki, betonowe koryto nagle znika i na pewnym odcinku jasień wygląda jak prawdziwa, naturalna rzeczka. Ponownie uregulowana, w pobliżu miejsca, gdzie niegdyś stał kolejny młyn, Hachuła, zasilona jest przez Olechówkę i kończy swój bieg w Nerze na Chocianowicach. Dzięki Olechówce łodzianie mają dwa popularne miejsca wodnej rekreacji. Strumyk, jak wskazuje nazwa, ma swój początek na Olechowie i przepływa ze wschodu na zachód, przez południową część Łodzi, cały czas na powierzchni. Po drodze tworzy kilka zbiorników wodnych. Pierwszym zagospodarowanym jest staw na Młynku, miejsce letniego wypoczynku dla mieszkańców Dąbrowy. Za Młynkiem Olechówka mija tory kolejowe i kieruje się na Chojny, gdzie znajduje się kolejny popularny zbiornik – Stawy Jana. Dalej rzeczka płynie na zachód, w kierunku Rokicia, aż wśród malowniczych zarośli wpada do jasienia. Wszystkie dotychczas wspomniane rzeki mają jedną główną cechę wspólną. Ich wody, prędzej czy później, trafiają do największej łódzkiej rzeki – Neru. Ma on swoje skromne źródła we wschodniej Łodzi, ale wkrótce opuszcza południowe granice miasta, po czym wraca już w części południowo-zachodniej i to w wielkim stylu, rozlewając się na chętnie wykorzystywany przez łodzian staw Stefańskiego w parku 1 Maja.
Dalej, uroczymi zakątkami, przepływa przez Rudę Pabianicką, która do II wojny światowej była osobnym miastem. Po zasileniu przez wody Jasienia, Ner malowniczo meandruje na południe od lotniska na Lublinku, po czym opuszcza Łódź. Zostawiamy zlewnie Odry i przenosimy się do północnej Łodzi, do rzek, których wody trafiają do Wisły. Zmęczonym łódzkim przemysłem rzekom należy się powrót do natury. I to właśnie dzieje się z Sokołówką. W końcu XIX wieku Dolinę Sokołówki upatrzył sobie Juliusz Heinzel, jeden z bogatszych łódzkich przemysłowców. Nad utworzonymi na Sokołówce stawami postawił okazały pałac. Dziś po pałacu nie ma śladu. Został zbombardowany przez Niemców w 1939 roku. Następnie został całkowicie rozebrany. Obecnie park imienia Adama Mickiewicza to wielka oaza zieleni z malowniczymi stawami. O stojącym nieopodal pagórku mówi się, że w średniowieczu istniał tu obronny gród, ale badania archeologiczne niczego nie wykazały. Sama Sokołówka ulega bardzo ciekawym przemianom. W ramach programu małej retencji odtwarzane jest naturalne koryto rzeki. Powstały na niej nowe stawy, służące m.in. do naturalnego oczyszczania wody. Nad stawami tworzą się atrakcyjne tereny zielone. Nad całym projektem renaturyzacji pieczę sprawują łódzcy naukowcy. Bzura ma 166 km długości, z tego w Łodzi tylko 6,5. Źródła ma na rogach, skąd biegnie przez południową część Lasu Łagiewnickiego, rozlewając się na szereg stawków zaszytych w zieleni. Przy ulicy Wycieczkowej umieszczono specjalne instalacje, które w naturalny sposób oczyszczają wodę. Dzięki temu wody stawów w pobliskim Arturówku są dużo czystsze niż kiedyś i w najsłynniejszym łódzkim kąpielisku można się już bezpiecznie kąpać. Na jednym ze stawów umieszczono specjalną pływającą wyspę, która zatrzymuje zanieczyszczenia. Nad Łagiewniczanką stoją najstarsze łódzkie zabytki. Pod koniec XVII wieku Łagiewniki zasłynęły objawieniami świętego Antoniego i stały się celem pielgrzymek. W 1676 roku nieopodal zbudowano drewnianą kaplicę świętego Antoniego, a 5 lat później przeniesiono ją w dolinę dzisiejszej Łagiewniczanki, w miejsce zwane Wannami, gdzie do dziś bije źródełko, mające według legend cudowne moce. Obok stanęła kapliczka świętego Rocha i świętego Sebastiana. W pierwotnej lokacji kaplicy świętego Antoniego na wzgórzu nad Łagiewniczanką powstał na przełomie XVII i XVIII wieku klasztor franciszkanów. Obecnie na Łagiewniczance jest kilka stawów. Nad jednym z nich wspomniany już wcześniej fabrykant Juliusz Heinzel wybudował pałac dla swojego syna Ludwika. Po opuszczeniu Łagiewnik, Łagiewniczanka uchodzi do Bzury. Łódzkie rzeki i strumienie pomogły Łodzi przeistoczyć się w duże miasto przemysłowe. Kiedyś służyły napędzając młyny, potem zasilały mechanizmy fabryk i dostarczały czystą wodę potrzebną do produkcji tkanin. Niektóre zamienione w ścieki zostały skanalizowane i ukryte pod ziemią. Inne wciąż służą łodzianom jako miejsce do odpoczynku i rekreacji. Czynione są starania, by coraz więcej rzek odzyskało swoje naturalne piękno i służyło miastu, poprawiając jego klimat i tworząc wiele zielonych miejsc dla odpoczynku. Thank you.
Łódź dziękuję za uwagę.